Włodarze Telewizji Polskiej zdecydowali się poświęcić poniedziałkowe wydanie wiadomości dramatycznej historii prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, który po ataku nożownika na niedzielnym finale WOŚP zmarł następnego dnia w szpitalu. TVP nie zostawiło suchej nitki na organizatorach imprezy Jurku Owsiaku. Publiczny nadawca zrzucił na nich odpowiedzialność za nieskuteczną reakcję ochrony, zaś sprawcę określił mianem człowieka ciężko chorego. Ale to nie wszystko, padły też oskarżenia w stronę opozycji. Władysław Kosiniak-Kamysz domaga się odwołania prezesa TVP Jacka Kurskiego. To, co stało się podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, nigdy nie powinno mieć miejsca. Mieszkańcy miasta opłakują prezydenta Pawła Adamowicza, a w całej Polsce w poniedziałek wieczorem odbywały się manifestacje sprzeciwiające się mowie nienawiści. Część komentatorów uważa, że polityczny hejt w przestrzeni publicznej mógł być inspiracją dla mordercy. Poniedziałkowe wiadomości TVP prowadzili na zmianę Danuta Cholecka ze studia w Warszawie i Krzysztof Ziemiec z Gdańska. Dziennikarz mówił, że wzruszenie odbiera mu głos, lecz już na początku materiału wytknięto Jurkowi Owsiakowi, że mimo, iż dowiedział się o wypadku, zatrzymał fetę w sztabie głównym tylko na moment, a licytację po chwili wznowiono. Czy miało być to dowodem na bezduszność dotychczasowego lidera WOŚP? Owsiak złożył wczoraj rezygnację z funkcji prezesa fundacji. Jest to zarzut absurdalny, bowiem Owsiak kilkakrotnie zwoływał po wypadku mini konferencje, na których odnosił się do stanu prezydenta Adamowicza. Jakby tego było mało, publiczny nadawca usiłuje przekonać Polaków, że cała wina za tragedię spoczywa na organizatorach imprezy, bo to oni, a nie policja, odpowiadali za zapewnienie bezpieczeństwa w tym miejscu. Wczorajsza tragedia pokazała, że to policja miała rację mówiąc, że organizowany przez Owsiaka festiwal Poland Rock, dawniej znany jako przystanek Woodstock, to impreza podwyższonego ryzyka, mówił reporter Maksymilian Maszenda. Już wcześniej na imprezach z udziałem prezydenta Pawła Adamowicza dochodziło do groźnych sytuacji, straszył. Tu TVP pokazała scenę, gdy podczas manifestacji, do mikrofonu podchodzi człowiek z napisem Konstytucja na koszulce, omijając po drodze prezydenta Gdańska. Niestety nie wyciągnięto z tego wniosków, podsumował. Sugestie polityków i publicystów, którzy twierdzą, że atak nożownika miał tło polityczne, nazwano w TVP wzbudzającymi oburzenie. Tu jako przykład podano wpis na Twitterze redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, Bogusława Chraboty, napisał, że atak na Adamowicza to próba politycznego zabójstwa, i Jarosława Kurskiego z Gazety Wyborczej określił dramatyczne zdarzenie mianem zbrodni politycznej. Wtedy w materiale głos zebrała rzeczniczka PiS, Beata Mazurek. Zapewniała telewidzów, że zbyt szybkie ferowanie wyroków nikomu nie służy, ani jednej, ani drugiej stronie i kto jak kto, ale ona wie jak wygląda debata publiczna. Próby wykorzystywania tej tragedii wydają mi się zwyczajnie nie ma miejscu, to jest tragedia, którą spowodował kryminalista, przestępca, zdarzyło się to w miejscu publicznym i myślę, że mogło to dotknąć każdego polityka, grzmiał na antenie Telewizji Polskiej Michał Karnowski. Na koniec TVP skupiła się na wykazywaniu, że sprawca jest osobą ciężko chorą psychicznie. Nożownik choruje psychicznie, ale są osoby, które tę tragedię chcą wykorzystać politycznie, mówił reporter.
jako nastolatek miał być leczony psychiatrycznie. W zakładzie karnym stwierdzono u niego schizofrenię paranoidalną. Niedawno miał odstawić lekarstwa, wyliczał Maszenda. Następnie wiadomości TVP wypomniały politykom PO ich wystąpienia publiczne, w których odnosili się do swoich politycznych przeciwników z niechęcią. Pokazano m.in. Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego czy Grzegorza Schetynę. Reporterzy pominęli przykłady, gdy to prasa sprzyjająca obozowi prawicy nazywała prezydenta Bronisława Komorowskiego burakiem, troglodytą, nieokrzesańcem, chamem i agentem wsi. Nie pokazano też żadnych oburzających wypowiedzi polityków PiS. To wydanie wiadomości TVP oburzyło część dziennikarzy i polityków opozycji. Lider ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz, w specjalnym liście, skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego, domaga się odwołania prezesa TVP, Jacka Kurskiego. Szanowny panie premierze, w reakcji na niewyobrażalną tragedię, jaką było morderstwo prezydenta Gdańska SP Pawła Adamowicza, wczoraj na ulice polskich miast wyszły dziesiątki tysięcy naszych rodaków z apelem o powstrzymanie fali nienawiści zalewającej Polskę, zaczął korespondencję szef PSL. Po raz kolejny, obecne kierownictwo telewizji publicznej uczyniło z wiadomości maszynę do dzielenia Polaków, wzbudzania wzajemnej nienawiści, szczucia naszych rodaków na polityczną opozycję, zwrócił uwagę Kosiniak-Kamysz. Rzeczpospolita, powołując się na anonimowe źródła, podała, że w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej, pojawić się miała propozycja odwołania prezesa Kurskiego,